Dziś bardzo ważny dzień dla polskiego futsalu, to właśnie dziś odbędą się najgorsze mecze w historii tej dyscypliny w Polsce. A ja będę miał zaszczyt wystąpić w tych meczach nawet, o! Przed chwilą byłem na shoppingu, pan piłkarz musiał buty kupić, bo się okazało, że ta poprzednia para, najszczęśliwsza na świecie, to się gdzieś zgubiła. No to ruszamy na Garwolin! A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. No i już jesteśmy w Garwolinie, tutaj zaraz na tej hali odbędą się mecze Pucharu Polski w futsalu. Jeszcze niedawno tak do końca nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Puchar Polski w futsalu, a tu się okazało, że można w nim zagrać. No to zaraz gramy. To będzie tak zwany przedwczesny finał, turniej czterech drużyn, z których jedna awansuje do pierwszej rundy, o. Do jakiej grupy trafiliśmy? Do grupy śmierci, nie? Do grupy śmierci. W losowaniu mieliśmy prawdziwego pecha, bo trafiliśmy na przykład na zawsze mocną drużynę Bar Ulubiona ETV. Tak, to my. Dzień dobry. Bo wy mocni jesteście w futsalu, nie? My jesteśmy mocni. Ja już kiedyś pana widziałem na boisku chyba. Zdarzyło się. To nie jest dobry znak dla przeciwników, czy dla nas. Dla nas też nie. Albo ja się wyjebię, albo się piłka wyjebię. A u was jaka średnia wieku? 36,6. I to nie temperatura. Ale wagowo jesteśmy całkiem nieźle, bo tylko 80 kilo. Też młodzieniaszków wystawiacie jak my? Też, tak. Tak. Wystawiamy młodzieniaszków 38,5. Średnia. Średnia, no nie, raz jeszcze młodszym, tam za dwóch. A tak to 43-44. No uważam, że to jest taki odpowiedni wiek, żeby zacząć przygodę z futsalem. To jest. Ej, tak jest. Trening był wczoraj, tak? Tak, zgrupowani mecz. Pewnie ci się wydaje, że ten trening wczoraj się dzisiaj pomoże, tak? Ja to wiem. Anna Lewandowska mi rozpisała. Sorry, grają cztery drużyny. Grają. Niestety jedna musi awansować dalej. I najprawdopodobniej to będziecie wy. No trudno. No i się zaczęło. Pierwszy mecz Ulubiona kontra Zabrze FC. Ale co, dobra ta Ulubiona, nie? Dobra Ulubiona, no tak. Potrafią. O kurwa! Ja pierdol! Ej, prawie strzeliłeś. No bramka jest za mała, wiesz? Bo ja się nauczyłem na takie duże strzelać, a taka mała dali, to no duże też nigdy nie umiałeś. No i co, miałem rację. No i w pierwszym meczu Bar Ulubiona ETV oczywiście wygrał za Breszczem 3-1. A teraz my, nie? Tak, tak. Ja pierdzielę. No to zaczęliśmy. Zrobimy jakąś akcję w tym meczu? Jak tak patrzę na tych gości, w sensie naszych rywali, to może być problem. Troszkę biegają i chyba troszkę potrafią grać. No lepsi są, kurwa. Piłka chodzi, goście mają siłę biegać, mają wszystko to, czego nie mamy my. Biegają i potrafią grać w piłkę. My nie mamy nic z tego. Ej, akcji mamy! O kurwa! Ja pierdolę! Prowadzimy 1-0. Ej, nieźle! No. Do przerwy 1-1. Dwie minuty do końca jest 1-1. Panie. No, jaja. Pozwalają nam się łudzić, że jeszcze jakieś punkty zdobędziemy. Prowadzimy 2-1. Ale jajca. Dobra, nie ma co się podniecać, jeszcze jest minuta. Ja pierdzielę. Panie, koniec świata. Kurde, zajebiste rozgrywki. Co to za wyniki, kurde? Nasze drużyny są uznawane za najgorsze w Polsce. Tak. To jak nazwać te drużyny, które przegrały z nami? Ej, muszę zadać to pytanie. A jak to jest przegrać z zespołem Kartofliska? Jak to? Honor i szacunek. Na dzielni. Jesteśmy gorsi od was. My teraz gramy z wami, nie? Tak. Gdzie się wybierasz? Żeby zapalić, żeby mi się dobrze broniło w drugim meczu. Zapaliłem przed pierwszym, wygraliśmy, więc z nawyków się nie zmienia. Ej, weźcie nie róbcie jaj, nam dopierdzielcie, bo zbyt wesoło u nas. A my nie przyzwyczajeni. Właśnie się zorientowaliśmy, że w futsalu można wziąć czas. Można brać czas. Bierzemy od razu. Kurczę. Weźmy czas i zaprezentujmy jakiś układ choreograficzny. Do muzyki. Podobno następny mecz mamy zagrać przy muzyce. Tak sobie zespół przeciwny zażyczył. Fajnie. Ten tu. Flames of love, tururu. Gdzie ten czas jest? Flames of love. Od razu patrz, jak tam piłka chodzi lepiej. O, aż się Oli wyjebał. Patrz, już się formacje rozsypują. Co jest? I on dopala, 0-1. Czas bierzemy. Mamy czas i co teraz się robi? Mówimy, co gramy. Tak? I gramy swoje. No i przydał nam się czas, gramy swoje od razu. 0-3 już przegrywamy.
To fajnie się gra przy muzyce, nie? Ale okazało się, że przy muzyce to już w ogóle nam nie idzie. O! Ile? 4-8 wynik końcowy. O, nieźle. Gratuluję, gratuluję, gratuluję. Mogło być 12, a było 8. Zadowolony z siebie? Tak. 12 nie mogło, bo tu strzałów nie oddali. Oddali 7, padło 8, no niestety. Dobra, teraz jeszcze jeden mecz nam został. Z ulubioną. Przepraszam bardzo, pan na jakiej pozycji gra? W tym naszym zespole. Najgorszy. Napastnikiem jesteś, nie? Ile pan bramek strzelił dzisiaj? Batonika. Ile pan dzisiaj strzelił? Zero. Ja też gram na pozycji napastnika. A ile też... pan strzelił? Zero. Ale dostajemy w dupę przez obronę, nie? Tak, chujowo obronimy. Ta nasza obrona jest beznadziejna. Obrona jest taka chujowa, że musi bramki strzelać, bo bronić nie umie. Sytuacja w tabeli wygląda tak. Jak wygra ulubiona albo będzie remis, to ulubiona zajmuje pierwsze miejsce i awansuje dalej. Jak my wygramy, to my awansujemy, czyli kurwa... Mecz o wszystko. Mecz o awans, ja pierdzielę. My kontra ulubiona to jest mecz o awans. To naprawdę jest koniec świata. Panowie, no śmichy, chichy, ale któraś z naszych drużyn awansuje dalej. Nie wiem, jak to się stało. Powodzenia, mordo, w następnej rundzie. Ale... No i się porobiło. Prowadzimy 1-0. A gola strzelił ten od batonika. Pierwszy mecz grałem na jebany, drugi na kasu, a trzeci normalnie. Po batoniku. Po batoniku. No i co my żeśmy zrobili, kurwa? Co my żeśmy zrobili? Wynik końcowy 0. 7, czyli nasz ulubiony wynik. Żadnej bramki nie puściłeś, panie. Kurde, to jest możliwe. Wygraliśmy 7-0 z nimi, ja pierdzielę i awansowaliśmy. Zasłużenie, powodzenia w poisku. Co my żeśmy zrobili, panie? Kurwa, chuj wiec. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. Fajne chłopaki muzykalne, podrywa lepsze dziewczyny fajne, kupię żarty, charaktery skrajne, dający się rozpoznać z dobrej strony.